Cześć, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Jakub Wiącek i zapraszam Was na odcinek dzisiaj nie kwatry dla gentlemana, ale dzisiaj odcinek mm, premiery RareCraftowe. Tak, odcinek premier RareCraftowych, dlatego że dzisiaj mamy premierę mydła do włosów piwnego RareCraft. Jest to nasze naturalne mydło do włosów piwne. I zaraz Wam powiem więcej o mydle piwnym, ale najpierw parę ciekawostek. A ciekawostka pierwsza jest taka... Że mydło piwne, pewnie większość z was już wie, to już jedno mamy. Jest to piwne mydło do brody. I kolejna ciekawostka jest taka, że od tego mydła zaczęła się, yy, może zaczęła się historia rękraw, to będzie za mocno powiedziane, bo w planach było od początku dużo więcej produktów, nad którymi pracowaliśmy od samego początku, ale pierwsze mydło, które zrobiliśmy, które się udało, to jest właśnie to mydło piwne. Tutaj jest ono jeszcze z naszej pierwszej. Pierwszej starej etykiety, tak to nazywam, starą etykietą, dlatego że mydło druickie i koniakowe, które wypuściliśmy równocześnie, czyli nasza, pierwsza premiera Red, od czego w ogóle rozpoczęliśmy, to były trzy mydła dobrody: było piwne, koniakowe i druickie. Przy czym zaczęliśmy, od, zaczęliśmy produkcję całą od piwnego, sprawdziliśmy sobie design, to całe opakowanie i uznaliśmy, że będziemy robili trochę zmian, dlatego jak sobie zobaczycie na opakowanie mydła druickiego i koniakowego, to z tyłu na przykład nie ma tej białej części na tych dwóch mydłach, więc już wtedy zaczęliśmy już pokazać pierwsze zmiany. Tak czy inaczej, mydło piwne Dobrody to jest pierwsze mydło, które w ogóle wyprodukowaliśmy. I teraz można powiedzieć, że historia zatacza okrąg, i znowu robimy piwne, ale tym razem na specjalnej recepturze do włosów. Opakowanie jest trochę inne. Kiedy już wszystkie etykiety użyjemy na to mydło piwne, to też, to też będzie już zmieniona etykieta, bo staramy się wszystko ujednolicić i cały czas zmieniać. Na przykład pojawi się też nowe mydło koniakowe, w zasadzie to nawet dwa nowe mydła koniakowe, dwa rodzaje nowych mydło koniakowych, które będą miały podobny design, podobną, podobną formę, tak jak tutaj mamy na przykład te, te szyszki chmielu które wskazują na piwo, to przy mydle do brody później te szyszki śmiele będą trochę inaczej poukładane, że będzie widać różnicę, a największą różnicą jest to, że każdy rodzaj mydła ma tutaj inną, inny znak. Tutaj mamy znak takiego sześciokąta. To jest mydło do, mydło do włosów, to są takie sześciokąty. Ale dobra, to już, już trochę wiecie, a teraz wam powiem coś o samym tym mydle. I tutaj wam pokażę takie urywki z produkcji, jak my to mydło w ogóle wyrabiamy. Przepraszam, przepraszam was za jakość. Robimy to w innym miejscu niż tutaj, gdzie jest biuro, ale no cóż, no, będę musiał kiedyś tam się zabrać z całym sprzętem i zrobić to wszystko tak naprawdę naprawdę wybornie, żeby było najwyższej jakości, żebyście widzieli dokładnie, jak to tam, tam wszystko wszystko się robi. Ale i tak myślę, że te, że te krótkie takie filmiki wam pokażą co nieco. I w tym czasie, kiedy, tutaj się, kiedy sobie możecie tutaj to oglądać, to będzie sobie leciało, to wam powiem, dlaczego to mydło do włosów jest takie dobre, na jakich składnikach bazujemy i czemu to w ogóle działa i jaki jest zamysł tego całego mydła. Więc zacznijmy od początku. Jako, że jest to mydło piwne, to używamy do produkcji również lokalnego piwa. Piwo w ogóle jest bardzo zdrowe na włosy. Nie wiem, czy wiecie. Pewnie nie wiecie, bo ja sam o tym nie wiedziałem jeszcze jakiś czas temu. Piwo jest bardzo zdrowe na włosy, dlatego że zawiera witaminy z grupy B które są bardzo istotne w pielęgnacji włosów, ale też różne minerały, takie jak krzem, wapń, magnez i potas. Tylko żeby to piwo dobrze działało na włosy, to trzeba właśnie brać takie dobre i jakościowe piwo, a nie, nie takie, wiecie, nie, nie byle co. To musi być naprawdę dobre, jeśli już ma rzeczywiście służyć włosom. Dlatego to piwo tutaj yy, po pierwsze ma te minerały i, te, i te, to dobre działanie na włosy, ale też dodaje trochę tego swojego piwnego zapachu i też trochę zmienia konsystencję, bo tak naprawdę to trochę tego piwa idzie do, do tej całej naszej mydlanej masy. Kolejna sprawa, na którą zwracamy uwagę, która jest bardzo ważna, to jest olej nem. Olej nem to jest składnik, który wyróżnia wszystkie nasze mydła do włosów w porównaniu do np. mydeł do ciała, dlatego że ten olej nem rzeczywiście ma bardzo, bardzo dobre działanie na włosy. Jest odpowiednie do skóry trądzikowej, na różne problemy skórne. Pomaga między innymi na łupież. Jeśli cokolwiek Wam się dzieje, nie tak ze skórą, bo może tak, jeśli, jeśli włosy są niezdrowe, co się z nimi dzieje, to bardzo często problemem jest sama skóra, do której, w której te włosy są przyczepione, że, że tak powiem. Więc jeśli macie jakieś problemy, jakiś łupież, coś swędzi, coś się dzieje, nie tak, no to trzeba wyleczyć tą, tą skórę głowy. I tutaj olej NEM ma takie swoje naturalne działanie, właśnie przeciw, przeciwtrądzikowe, i do takiej trudnej cery. I tego leju nem dajemy do tego mydła bardzo, bardzo dużo. To jest bardzo, bardzo ważny składnik, którego jest duża część. No bo, żeby, żeby to wszystko działało tak jak powinno, to wiecie, nie wystarczy tam dodać dwa tam, jakieś tam małe, małe parę kropelek. Tylko, tylko naprawdę trzeba dać, żeby to działało. Kolejnym, kolejnymi składnikami są ekstrakty. Mamy ekstrakt z, z pokrzywy oraz ekstrakt z łopianu. Na pewno znacie bardzo dużo y, pokrzywowych szamponów. Mówię, że bardzo dużo, dlatego że kiedy ja jeszcze byłem mały, to pamiętam, że rodzice mi mieli y, głowę szamponami i tam już wtedy były te, te, te pokrzywy. Pokrzywy się już przewijały, że był szampon pokrzywowy. Dlatego że właśnie pokrzywa ma bardzo dobre działanie na włosy. Y, jakie ma działanie pokrzywa? Jest dobra dla osób osłabionych, cienkich. Matowych, silnie przetłuszczającego się skalpu, czyli tej skóry głowy, jest dobra na pasma łamliwe o rozdwojonych końcówkach, pomaga przy nadmiernym wypadań włosów, przy świądzie, zaczerwienieniach i ogólnego dyskomfortu skóry głowy. Pomaga też na problemy z łupieżem. Czyli tutaj już mamy drugi, drugi składnik, trzeci składnik, przepraszam. Tak, bo pierwsze to, to już mamy piwo, później mam olej teraz mam ekstrakt z pokrzywy, czyli taki trzeci do, dobroczynny składnik, który działa na włosy. I kolejny ekstrakt to jest ekstrakt, ekstrakt z łopianu, a łopian ma przede wszystkim takie działanie takie antybakteryjne, łagodzące, przeciwgrzybicze. Przeciwgrzybiczne, grzyb, grzy, nie grzybiczne, dobrze mówię, przeciwzapalne. Więc łopan, łopan to już taka, taka, ta kolejna mocna część do, tego, do tej całej formuły, która ma, ma takie bardzo łagodzące, bardzo, bardzo korzystne działanie na skórę głowy i włosy. Więc widzicie, że ten skład naprawdę jest tutaj bardzo bogaty. Yy, używamy samych najlepszej, najlepszej jakości składników, żeby to wszystko, no tak jak Wam mówiłem od samego początku, RyleCraft to jest taki. To jest takie, takie, takie dziecko, o które, które dbamy i gdzie naprawdę też bardzo mi zależy, żeby to wszystko było takiej pierwszej, najwyższej klasy. I staramy się, żeby te wszystkie i składy były dopracowane, i żeby te żeby opakowania były przyjemne dla oka, i żeby przede wszystkim to wszystko dobrze działało. Dlatego tutaj nie ma, nie ma żadnych oszczędności na składnikach, tylko same, same rzeczy z, z pierwszej ligi. Może, może tak to określę. Co? Do jakich włosów jest odpowiednie nasze mydło piwne? Mydło piwne jest dobre do każdego typu włosów. Ktoś tak może powiedzieć: do wszystkiego, to tam do niczego. A właśnie, nieprawda. To jest naprawdę bardzo dobre mydło. Nie ma żadnych, co też właśnie jest bardzo ważnym, kolejnym punktem: nie ma tutaj żadnej niepotrzebnej chemii. Nie ma żadnych SLS-ów, żadnych tam konserwantów, żadnych, żadnych spieniaczy chemicznych. Jeśli weźmiecie sobie do ręki jakieś tak w cudzysłowie. Naturalne szampony do włosów w koskach i nie w koskach. To zauważycie, że zazwyczaj na samym początku składu jest jakiś SLS albo inna chemiczna substancja spieniająca. I w błąd może wprowadzić to, że macie tutaj jeden SLS, a później tam 20 innych składników, z czego tam 15 to są jakieś naturalne, fajne sprawy. Ale tak naprawdę to składy są robione w taki sposób, że pierwszego składnika jest zawsze najwięcej i później to wszystko jest malejąco. I przy szamponach. Do włosów tego SLS-u, czyli tej, tej spieniającej niekorzystnej chemii, może być nawet grubo ponad połowa całkowitej masy szamponu, więc tego jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. I jest, jest to ta, taka chemia niepożądana, której, której używać nie chcemy. A tutaj w mydle do włosów żadnych SLS-ów, żadnych sztucznych spieniaczy nie ma, to są tylko, tylko naturalne mydło, naturalne. Naturalne dodatki, te korzenie, naturalne ekstrakty i oleje. Więc tak naprawdę to tutaj jest wszystko to, co jest najlepsze. Macie w takim mydle. Na co tylko trzeba zwrócić uwagę przy stosowaniu. Należy zwrócić uwagę na to, że jeśli macie średniej lub długiej długości włosy, to może się okazać, że będzie potrzebna płukanka przy spłukaniu spłukanka do spłukania włosów na samym końcu. Po to, żeby włos zakwasić i żeby ta łodyga, łodyga się zamknęła. Jak to należy zrobić? Dlatego mówię, że może być potrzebna, bo musicie sobie sami sprawdzić. Nie zawsze jest to potrzebne. Przy krótkich włosach ja tego w ogóle nie używam. Nie jest to potrzebne. Przy długich, jak Renia testowała, to również nie potrzebuje, ale też sprawdziło, jak te płukanki działają, jak to wszystko się robi, żeby, żeby najpierw trzeba na sobie wszystko przytestować. Żadna trudna sprawa, nawet bardzo prosta. Więc jeśli macie długie włosy i widzicie, że po Myciu się robią takie trochę matowe, to wtedy trzeba zrobić tak: bierzecie sobie półtora litra wody. Do tej, do tej wody dajecie sok z połowy cytryny, albo na przykład dwie łyżki octu na przykład jabłkowego. Wszystko wystarczy wymieszać i po umyciu włosów mydłem, trzeba spłukać włosy wodą. Później sobie powoli spłukujecie płukanką, takie palcami troszkę tak przeczesując i po spłukaniu płukanką spłukujecie jeszcze raz wodą. I to jest wszystko. Także to jest prosta sprawa. Płukanka też jest całkowicie naturalna, można sobie przygotować samemu w domu. Co jeszcze można powiedzieć odnośnie płukanki? Jak się doda te dwie łyżki octu na te półtora litra wody, czy tam dwa litry wody, to ta woda będzie miała delikatny zapach, przy spukiwaniu będziecie trochę czuć ten zapach, ale później, jak się spłuka te włosy wodą i całkowicie się je wysuszy, to ten zapach całkowicie znika. Także nie musicie się ani trochę obawiać o to, że y, włosy będą pachniały odstęp, że coś będzie jakiegoś tam niepożądanego. W żadnym wypadku nic takiego się nie dzieje. Czyli wystarczy spukiwać, włosy są zdrowe, lśniące, oczyszczone, te, te wszystkie trądziki, podrażnienia wszystko jest załagodzone i tak naprawdę. Jesteście gotowi do działania, można, można klepać, klepać pomadę i fryzurę, w <grymne> skrócie. Co już jeszcze Wam mogę powiedzieć o naszym mydle piwnym do włosów. Yy, chyba najważniejsze rzeczy sprawdziłem. Zwróciłem sobie tutaj na swój, na swój notatnik. A właśnie, co jeszcze mi powiedziała Renia przed całym filmem, żebym wspomniał o tym, że jest to mydło wegańskie, odpowiednie dla wegan. Nie mamy tutaj żadnych składników zwierzęcych, odzwierzęcych od chyba się też mówi, i też nie ma w tym mydle lanoliny. Lan lanolina jest pozyskiwana z, co prawda się nie krzywdzi żadnego zwierzęcia, ale jest pozyskiwana z, z tego włosia owieczek. I co prawda ma świetne działanie na skórę, ale tutaj w, przy mydle do włosów nie jest ona konieczna, więc jeśli ktoś z Was jest, jest weganem i chcecie mieć produkty wegańskie, to jak najbardziej nasze mydełko naturalne do włosów jest wegańskie. Nie mamy tego nigdzie napisanego na, na opakowaniu, bo, bo naszym priorytetem nie było to, żeby było wegańskie, tylko żeby naprawdę dobrze działało i w sumie nie skupiliśmy się na tym, żeby to gdzieś napisać. Ale jest wegańskie i można sobie używać. Jest to pierwsza z najbliższych nadchodzących premier. Jeśli używacie pomad, często, często zmywacie włosy, używacie jakichś ciężkich szamponów, tych takich scrabów oczyszczających, takich, co, co całkowicie spukują te wszystkie warstwy ochronne, ochronne z włosa, to na pewno możecie rozważyć spróbowanie z, z takiego mydła. Dlatego też, że jest bardzo wydajne. To, taka kostka to wystarcza na uf, długie, długie, długie tygodnie stosowania. Jedyne na co powinniście zwrócić uwagę, to na to, żeby mydła nie odkładać w mokre miejsce. Jeśli macie jakąś mydelniczkę zalaną wodą, to nie kładźcie do, do tej wody, tylko wlejcie tą wodę. Dobrze, żeby właśnie było w miarę suchym miejscu, wtedy ono się nie będzie roztapiało i i dłużej, na dłużej Wam starczy po prostu, na dłużej Wam starczy. To jest taka ważna sprawa, dlatego, że te mydełka, kiedy są w wodzie, one mają dużo tych, tych, tych dobrych tłuszcz, czy dobrych olei i jeśli one są w wodzie, to to wszystko jest, jest bardziej miękkie niż takie, takie mydło, wiecie, gdzieś tam robione maszynowo, tam zbijane z nie wiadomo czego i, i rzeczywiście ta woda może działać, działać w taki sposób, no, może na, krócej, na krócej starcza. Więc jak już się że porządne mydło, to trzeba sobie pilnować tego mydełka, żeby było w suchym. No, jeszcze wam pokażę, jak to mydło wygląda, bo nie pokazałem w środku nawet, a to przecież też bardzo ważna sprawa. Tak wygląda nasza kostka w środku. Od mydła piwnego różni się odcieniem, ale również zapachem. Tak samo jak mydło piwne ma tutaj wybitą tą butelkę piwa i szyszkę chmielu, tak samo jak wszystkie mydła Rarecraft ma z przodu nasze logo, naszego dumnego rysia polskiego, ale to czym odróżnia nasze mydło do włosów od mydła do brody, to jest po pierwsze odcień, to ma trochę inny odcień, jak weźmiecie dwa koło siebie, to zobaczycie, a druga sprawa to jest to, że ma inny zapach. Dlatego, że olej Nem, czyli ten bardzo dobry olej na włosy, ma, ma taki swój charakterystyczny, taki no to taki swój zapach właśnie charakterystyczny, dajmy tego dużo, więc on zmienia też zapach mydła. To już nie jest takie, takie mydło piwne jak wcześniej, to do tylko ten zapach jest trochę zmieniony rzeczywiście, ale jest specjalny, żeby tutaj sobie włoski umyć. Tak wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba to, jak te, jak te pieczątki przybijamy. Też nie jest taka prosta sprawa. To nie jest tak, że to mydło sobie może gdzieś tam schnąć, 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 a później bierzemy te pieczątki bach. Dlatego, że to trzeba w odpowiednim momencie, w momencie, kiedy już trochę to mydło przeschło, że już nie jest zbyt miękkie, ale też nie można poczekać za długo. Bo jeśli się zrobi zbyt twarde, to się to będzie kruszyło i się zepsuje. Więc to nie jest taka łatwa sprawa. Wszystko jest wszędzie jest timing zrobiony, idealny, żeby działało tak, jak należy. To już chyba temat naszego mydła do włosów piwnego wyczerpałem. Powiem wam jeszcze co się tutaj u nas będzie szykowało w najbliższym czasie. Po pierwsze będziemy wychodzić z kolejnymi mydłami koniakowymi, czyli koniakowe do włosów oraz koniakowe do ciała. Te, te dwie premiery są przed nami. Po drugie kolejne. Kolejne trzy mydełka, które wypuścimy, to będą mydła z serii „Wyprawa Corteza”, czyli to mydło o zapachu astyckiej czekolady i hiszpańskiej pomarańczy. To już będzie już 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 lada moment, no może no, lada moment, no, już jest bliżej, już jest na tej naszej, naszej linii czasu zaplanowane. Też będą trzy w trzech wersjach, bo będzie czekoladowo pomarańczowe do ciała, do włosów i do brody, czyli kolejne trzy trzy mydła. I co będzie najszybciej? Mam nadzieję. To będą te nasze olejki do brody Rarecraft, co już jest, już też ja Wam mówiłem w, w ostatnich filmach. To już wow, to już będzie lada moment, ale pokażę Wam też nasz nowy wynalazek, który już mamy po wszystkich testach, tak naprawdę i już, już, już jest w trakcie badań. Tylko, że premiera będzie najwcześniej w 2022 roku. roku. Mam nadzieję, że w pierwszym kwartale. Tutaj mamy balsam do brody. Tylko, że taki piankowy, mam że tutaj łapie tak jak trzeba. do dobrody piankowy, który, który odżywia, nawierża brodę, jest matowy, daje taki lekki chwyt, ale generalnie ma zadanie, tak, wiecie nawiżyć i odżywić. Jest to też z nowej linii zapachowej. Tak jak mówię, to są plany dopiero na 2022 rok. Najprawdopodobniej na pewno ten produkt, nowo, coś z nowej linii zapachowej, może, może wypuścimy trochę wcześniej, ale tutaj już za dużo nie chcę zdradzać. I pokażę Wam, jak tutaj wygląda, żeby to łapało. Ciu, 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 Zobaczcie, wychodzi taki fajny fajny kremik. Rozsmarować, rozsmarować. Może tak Wam też to pokażę trochę, trochę konsystencji, jaka tutaj jest. I co, daje się w brodę. Rozsmarować sobie pięknie. Ten zapach to jest, to jest taki zapach, że chciałbym z niego zrobić. Taką, taką główną, główną linię Rarecraft, i cały czas szukam jakiejś odpowiedniej nazwy na to, bo yy, na przykład w innych markach jest tam Original, czy tam Original Recipe, albo coś takiego, co się właśnie kojarzy. To jest ta taka główna linia sygnowana. To jest ten zapach, który chciałbym użyć do tej naszej głównej linii, i szukam jakiejś naprawdę fajnej, oryginalnej nazwy, żeby to było coś takiego. Ach, bo jest. Jest wow. Tylko, że to właśnie, tak jak mówię, to jeszcze trochę poczeka, ale produkt już mamy gotowy. Część, część takich takich nam najbliższych osób już testowała ten balsam i były nawet były takie odpowiedzi, że, że to jest produkt idealny w porównaniu do, do innych, które są już dostępne na rynku. Co, wiecie, ja staram się jak najbardziej krytycznie, zawsze proszę, żeby mówcie, co jest nie tak, co trzeba zmienić. Wszystkie, jeśli jest jakakolwiek wada, to musicie powiedzieć, żeby, żeby to ulepszyć, ulepszyć. Pracujemy cały czas tą recepturą, ale już, to już jest to skończone, takie jak trzeba. Także z Redcraft cały czas działamy na pełnej mocy. To tak to chyba wszystko wiecie. A tak, z prywaty, to dzisiaj mamy tak, dzisiaj mamy środę w i niedzielę, w niedzielę biegnę w Katowicach maraton. Plan mam taki, że jeśli wszystko dobrze pójdzie po mojej myśli, to spróbuję nagrać, nagrać takiego vloga. Wiecie, taki coś, ale dzień startowy. Co, co rano zjadłem, co tak się rano, jak tam się przygotować, jaki sprzęt ze sobą, może wrażenia po starcie, ale to zobaczymy, jak wszystko jeszcze będzie wyglądało. Na razie jeszcze nie mam miejsca, gdzie tam się można zatrzymać na spanie. Powiem wam dzisiaj, dlatego, że już jest czwartek, połyczę piątek i pewnie już przed biegiem nie, zdąż nie zdążę nic takiego, takiego nagrać, więc powiem dzisiaj, bo też co mi szkodzi. Zrobili tak w Katowicach, że nie można odebrać pakietu startowego w dniu biegu. Myślałem, że to będzie w ten sposób, że pojedziemy sobie z Renią Zosią w niedzielę rano, wezmę sobie pakiet startowy, przykleję numerek, przyczepię na tych, tych agrafkach i po prostu polecę maraton, wsiądziemy w samochód i wrócimy. Do Krakowa, bo Katowice mamy blisko, ale okazuje się, że to, to biuro startowe jest zamknięte w dniu startu, tylko otwarty dzień wcześniej. Też dwa razy jeździć Katowice do Krakowa, a później z Katowice do Krakowa, jeszcze później w momencie, kiedy nie wiem jak te ulice będą pozamykane i czy będzie się dało tam gdzieś podjechać w jakieś normalne miejsce, żeby, żeby podejść. Tak, tak, jeszcze nie wiem jak to wszystko się ułoży w Krakowie jest o tyle łatwiej, że sam pochodzę z Krakowa i nawet jeśli już jakieś jeździłem na te Krakowa, Krakowa maratony samochodem, żeby podjechać kawałek to jeśli widziałem, że jest zamknięta ulica no to już w głowie i tak miałem plan no ale to zostawię tu auto, podejdę tamtędy, tamtędy dojdę na miejsce, A tu jest jakiś, jeszcze ten stadion podejść nie wiem którędy jeszcze, to tak ach, no muszę przysiąść, wszystko sprawdzić zaplanować, które ulice gdzie były zamknięte Jakoś się uda. Także plan jest taki, żeby nagrać właśnie taki, taki vlog. Jeszcze czegoś takiego nie robiłem. To pewnie nagram telefonem, bo nie będę brał całego sprzętu ze sobą. Chociaż nie wiem, nie wiadomo. Pewnie telefonem. Pewnie telefonem. Zobaczymy. Może, może się uda z tego coś skleić fajnego. Dobra. Dziękuję Wam za, za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić te takie najważniejsze cechy naszego, naszego premierowego mydełka. Pozdrawiam serdecznie. Życzę Wam udanego dnia. Pyszny kawusi i do zobaczenia. Cześć, pa!